kim jest ta pani? Słuchajcie, że jest bardzo źle, jest niedobrze. Co się dzieje? Dużo, nie mogę tego trzymać w ukryciu. No, Wiktor, będziesz się tłumaczył. Puśćcie mnie natychmiast! Wiktor, czy to prawda? Policzymy się w domu. W moim pokoju? Nic, nic, tylko się bawiłam z twoim zubikiem. Okej. Oshi, cześć moja kochana i Bartuś jest z tobą. Oshi. Ostatnio dużo czytałam o żółwiach i dowiedziałam się, że żółwie nie powinny jeść sałaty. No chyba, że sałatę rzymską. Dlatego zasadziłam im tu różne ziółka, mają tu miętę i tymianek. Chwila, gdzie jest moje łóżko? Bartuś, nie mów, że mi zjadłeś łóżko. To na pewno sprawka Wiktora. Wiktor! Wiktor, otwieraj drzwi. Pora wyważyć te drzwi. To miało wyglądać inaczej. Wiktor, gdzie moje łóżko? Ja nic nie wiem. Miałam w pokoju białe, ładne łóżko i nagle go nie ma. Ja nic nie zrobiłam. Lepiej się przyznaj. Tylko nie moje super finksy. Zaraz, czy ty powiedziałeś super finksy? Tak, super finksy zmieniły nazwę. Właśnie widzę, super finks, sekretni szpiedzy. Widziałeś, co tu jest? Tu są okulary szpiega. W tej gazetce są poufne informacje, ale dzięki tym okularom dowiemy się, o co chodzi. Niemożliwe, w tych okularach widzę, co się kryje za tymi drzwiami. Wow. Fajny pan śmietniczek, ale teraz zobaczmy, o co chodzi z tym. Ja wiem, on zmienia oczy w ciepłej wodzie. Kapitalne, ale skąd ty to w ogóle masz? Przecież tego chyba jeszcze nie ma w Polsce. Naprawdę? No dobra, nie ściemniaj. Powiedz mi, skąd ty to masz i gdzie jest moje łóżko? Nie pamiętam. No dobra, braciszku, wierzę ci. Każdemu czasem zdarza się o czymś zapomnieć. Uff, udało mi się. Wiktor coś przede mną ukrywa, ale ja się dowiem, co i gdzie jest moje łóżko. Co on kombinuje? Gdzie on się podział? No daje głowę, że poszedł do kuchni. Czemu tu jest tak pusto? Przecież tu zawsze była deska do prasowania. A co to za guziczek? Co się dzieje? Nie wiedziałam, że w domu mamy bezpośrednią windę do galerii handlowej. To całkiem przydatne. Wiktor, co ty kombinujesz? Co to jest, jakiś portal? Klikajcie dużo łapek w górę, żebym odkryła tajemnicę Wiktora. Kim jest ten człowiek? Jest ta pani. Co? Oni się zamienili teczkami. Nie no, muszę się dowiedzieć, o co chodzi. Wiktor, zaczekaj. Chodź tutaj. Czekaj, Wiktor. Co? On ma odrzutowy plecak? O, a co to? Tu
Super Things. Nie wiem, o co chodzi, ale się dowiem. Policzymy się w domu. Gdzie jest Wiktor? Od rana siedzi w swoim pokoju. No właśnie, a gdzie ty byłaś, młoda damo? Nieważne, pogadamy później. Niedługo będzie znikała na całe dnie. Nasze dzieci tak szybko dorastają. Okej, okay, lepiej sprawdźmy nasze finanse. Będziesz miał prawdziwy powód do płaczu. Wiktor, co ty wyprawiasz? Jesteś za mały, żeby chodzić sam po mieście. Ja cały dzień byłam w domu. Okej, okay, Miarka się przebrała. Lepiej pokaż, co masz w tej teczce, albo inaczej powiem wszystko rodzicom. Nie wiem, o czym mówisz. Mam nawet dowód. Może opowiem im też o windzie do centrum handlowego? Ach, no dobra. Zobaczmy, co jest w środku. Co tam, dzieciaczki, prawiacie? Może się w coś pobawimy? O hej, słuchaj, jestem trochę zmęczona. Idę odpocząć do mojego pokoju. Już nawet nie chcą się ze mną bawić. Naprawdę szybko dorastają. Dobra, zobaczmy, co przede mną ukrywasz. Okej. Co? Kolejne Super Finsy? I kolejne? Aha, lubię je. I kolejne? Dwa zestawy Secret Spice i Speed Patrol. A tutaj jest jeden zatki. Zaraz, tu chyba coś jeszcze jest. Ile tego? Aha, fajnie, co? Okej, okay, mam już dość tych tajemnic. Powiedz mi, o co chodzi i gdzie jest moje łóżko? No dobra, to było tak. Lala, czytałem wiadomości w tablecie. Zauważyłem dziwną wiadomość. Wymienię Super Finksy na łóżko w serduszka. Dałem mi łóżko, a ona mi dała gazetkę. Co? Kto by chciał zamienić Super Finksy na łóżko? No bo są walentynki, a twoje łóżko ma serduszka. Zaraz, zaraz, to po co się z nią spotkałeś znowu w parku? No bo zapomniałem jej dać ślubki, a ona mi dała dużo Super Finksy. No to już wszystko jasne. Ale dobrze, że przynajmniej zostawiłeś mi materac. Podzielę się z tobą. No to otwieramy. Mamy tu saszetki, kapsułki, pojazdy i autka. Zaczynamy od otwierania na czas. Tak! Superaśny kaczorek. Gąbka. Ale bajerancki, muszę to zobaczyć. To jakiś nowy wynalazek. Taki sam element. Trzeba odszukać właściwy kod, żeby się otworzyło. Jest. Ciekawe, jaki tu będzie kod. O, a ja mam jabłko. Złoty. Teraz jest czas na otwieranie na czas. O, fioletowy. Mikrofon. Kluczyki! Buda dla psa! Nawet srebrny rycerz! Wygnałaś! Uwielbiam otwieranie na czas! To są Wiktorkowe Super Finksy, a to moje. Jest ich rzeczywiście troszkę więcej. Tak wyglądają super szpiedy. Te pudełko może być moje? Git! Tak się prezentuje Speed Patrol. Jest kaczuszka i srebrny i złoty. Mam kolejne kapsuły. Pamiętajcie, musi być gorąca woda. Zanurzamy. Zły. Mogę sprawdzić mojego? No jasne. On jest zły. Czaderskie, musimy to pokazać tacie. Dzieciaki, zupełnie nie pojmuję, dlaczego nie chcecie się ze mną już bawić za łaskami. Czekaj. Sara, gdzieś podziało twoje łóżko? Wygląda na to, że Wiktor wymienił je na Super Finksy. Zaraz, chyba Super Zinksy. Zmieniły nazwę i są jeszcze fajniejsze. Zmieniał ją nawet kolor oczu. W sumie to mu się nie dziwię. Ale zaraz, wiecie co się stanie, jak mama się dowie, że nie ma łóżka? Nie chcę być w waszej skórze. Zamykam drzwi i zmywam się stąd. Postaram się ją trzymać z dala od tego pokoju. My otwieramy autka. Ja mam przytwóri. A ja mam kitka zoom. Skakuj do kapsuły i do swojego pojazdu.
pora na wojnę. Jesteś gotowy? Trafiony, zastrzelony. Moje auto umie latać. Mój motor też. Ale jest jeszcze jeden sekret. Jaki? Można wyjąć kapsułę, pokręcić spodem do oporu i strzelamy. Wow, kręci się z gościuchem. Brawo, o to chodziło. Wow, ale fajnie. A teraz strzelę z autkiem. Kapitalne. Zobaczmy resztę pojazdu. Właśnie chciałam to zrobić. Ja mam motor i samolot. Patrz, moja łódź ma fajne działo. Ja ciebie złapię. Katapulta. Możecie je też oglądać na YouTubie. Jest bardzo źle, jest niedobrze. Co się dzieje? Próbowałem, naprawdę próbowałem, ale już dłużej nie mogę tego trzymać w ukryciu. Mama tu idzie. No, Wiktor, będziesz się tłumaczył. Halo, proszę otworzyć. Już tu jest. Halo, spuśćcie mnie natychmiast. Chyba nie mam innego wyjścia. Słuchajcie, muszę ją wpuścić. Dobra, co tu się dzieje? Co przede mną ukrywacie? Słuchaj, dziwna sprawa. Wiktor wymienił Sary łóżko na Super Finksy. Ja z tym nie miałam nic wspólnego. Wiktor, czy to prawda? Aha! Brawo, Wikuś! Co? Słuchajcie, śmieszna sprawa. Gdy rano stanęłam na łóżku, żeby wytrzeć kurze z obrazu, samo się pode mną zarwało, ale już zamówiłam nowe. Co? Będę miała nowe łóżko? Yes! Chyba nie tylko ja przytyłem w tej pandemii. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! No.